Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczmy, co nas tu czeka. Skąd one się biorą do cholery? Ostatnio było tu czysto. Coś Za się tylko rudniki, szepta. nie? Ostrożnie. Mamy winnego. Ten tu ziomek. Oczy dookoła głowy. No jasne, no pierwsza potyczka nas nie ominie. Przeciśniemy się tędy. Nic ci nie jest? Ta. Ten Wszystko cholerny sufit się wali. Uważaj. Tędy. Spokojnie. Jest! Ostrożnie, ostrożnie! Z pomocy! Maska mi się zepsuła. O chłopie. Nie chcę się przemienić. No co więcej mógłbym zrobić? Kto się przestraszył, łapka w górę. Okej, nic tu nie ma. Zadusimy chłopka. Tutaj jest dwóch to. To nie będzie takie proste, nie? Chyba, że test nam pomoże. Spoko. Dobra. To już wszystkie. Obyło się bez większych problemów. Miejmy nadzieję. Wracajmy do miasta. A tego nie. A to jak najbardziej. Przeładuję od razu. Lepiej zawsze tu chodzić z pełnym magazynkiem, nie? To co, tędy? Tu coś może? Nic nie widać, raczej nie. Świeże powietrze. Tak jest, o tym mówię. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżacz powietrza. Tędy. Jaka kryjówa, co? Jasne. Coś, coś, nic, okej. Cholera, deska spadła. No widzę. Byłbyś tak dobry. Idę. Buch. Podaj mi ją. Jasne. Trzymaj. Ciężka jest. Dam radę. Okej.
Teraz jak ja mam tam wrócić, co? Proszę bardzo. Pewnie tędy. Okej. Rusz tu swoje cztery litery. No, jestem tuż za tobą. Ups. A tam co leży? Nic. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. No to idziemy dalej. Gdzie my jesteśmy? Podnieś tę amunicję. Na pewno się przyda. Co to za okolica? Amunicji nigdy dość, nie? Hej, mały. Sprawdź, czy droga wolna. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? Okay? Mhm. On wie, że do niego idziemy. To tylko dodaje pikanterii. Dobra, chodź. Droga wolna. No załóżmy. Hej, Tess, hej, Tess. Hej, ślicznotko, co tam? Masz jakiś towar? Nie teraz, teraz. Nie, nie, spoko, spoko, spoko. Mam nie kartę. Teraz, słyszysz? Okej, okay. Rozumiem. Ja mam co być biedny. Takie jakieś miasto wyrzutków, nie? Coś takiego. Zepsujesz, kupujesz. Tez. Cześć. Puść mu łomot! Dobrze! Jezu! Ej, blokuj go! Puść mu w pierdol, no. Kurwa, blokuj go! No dawaj! No, no dawaj! Jakaś arena. Coś takiego. Tez ma chody tutaj, co? Wszyscy ją znają, szanują. Ciekawe, jaką ceną to jest opłacone. Siema. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. Dzięki. No to jazda. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Okej. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebię ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Jebać to. Tyle. Chować się! Gotowy? Łysy ma pistolet, nie? Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Jesteś martwy, dupku! Bam. Dobra robota, kowboju. No nie? Żadnej amunicji? Skąd on do cholery wytrzasnął dla ludzi? Robert to spec od wystawiania czepów bez pokrycia. Ukróćmy ten proceder. A ten kolo też nic nie ma, okej. Okay. Cholera, tędy nie przejdziemy. Przerzucę cię tu. Podsadź mnie. No dobra.
rękę. Opa. Silna babka, co? No i już. Chłopa jakieś 90 kilo z plecakiem. No dobra, to gdzie ten Robert? Hop. Kolejni ludzie Roberta. Skąd wiesz, że tu przyjdą? Dwóch naszych zginęło, próbując zdjąć TS. Na bank pojawi się tu z Joelem, żeby dopaść Roberta. Jezu. Mogliśmy nie brać tej fuchy. Nic już nie poradzimy. Rozdzielmy. Cicho i skutecznie. Sprawdźcie, nikt się tu nie kręci. Dobra, jest, lecę po niego. Mam. Śpi. Ilu tu jest? Jeden, tak? Dwóch. No właśnie. Zapomniałem ci powiedzieć. Widziałem dzisiaj na mieście 5 cywilnych kajdankach prowadzonych przez wojskowych. Niech zgadnę. Świetliki. Tak. Ustawili pod ścianą i jak jedny po prostu rozstrzelali. Kurwa. Podobno to teraz normalka. Ostro się za nich wzięli. Mój kuzyn się z nimi skubał. Poważnie? Tak. Durek myśli, że uratuje świat. Spoko. Mam kluczyk, mam amunicję. Przeszukajmy to miejsce. Klucz do magazynu. No, rozejrzyjmy się tu trochę. Zdrowie to nie. Jakieś surowce, cokolwiek. Amunicja, nic. Kurde, no nic tu nie ma. To wchodzimy do magazynu. Też to słyszałem. Bądź czujny. Schuller! Kurde, czemu do mnie strzelasz, chłopie? Goń się. Okej. Z amunicją oczywiście lipa. Ten kolega coś miał? Miał. Super. Ostatecznie wychodzimy jeden pocisk do przodu, także nie jest źle. Kto? Gdzie? Tam. Tam są jakieś łebki. Aha, wrócić się nie mogę, okej.
O. To jest jakiś kolor. Uda się go złapać? Chyba nie. Jeszcze ktoś chyba jest, nie? Mogliśmy wziąć więcej ludzi. To by nas spowolniło. Nie no, nie jest źle. Droga do doków prowadzi tamte. Jeszcze nic takiego się nie wydarzyło, nie? Ostrze, super. Mogliśmy w sumie tu od góry zacząć, ale dobra. Apteczka. Kolejni. Jest nasz chłopiec. Jest i Robert. Suki synek. Kończmy z tym. Trzeba działać ostrożnie. Kontakty na północy i południe. Nie wiem. Trafiony, zatopiony. Tu czysto. Czy lepsza cegła niż butla? Raczej nie. Myślę, że to nie ma znaczenia. Tu czysto. Tu teraz taka niefortunna sytuacja znowu. Ale dobra. Chwycimy, udusimy. Ktoś mnie widzi, nie? Już nie. Lubię oglądać się w akcji. Aha. Biuro. Robert pewnie tam wbiegł. Chodźmy. Gdzie to biuro? Tu, tak? Dawać, dawać! Uła. Nawet spoko wyszło. Okej. Zamknięte. Przechodzimy dalej. Do tyłu, kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Hmm? Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać! Odłóż broń! Weź się, pierdol! Coś taki znerwicowany, Cieka! Chłopie. Robert! Dal, tędy! Poczekaj, chłopie.
Kurde, kolego. Jest nasz! O. No i co? No cześć, Robert. Tess, Joel, nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa mać! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Okay? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, Robert, jest. Gdzie jest nasza broń? Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Nawijaj. Sprzedałem ją. O. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak. Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka... Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją świetliku. Miałem dług u świetlików. Co? Pozamiatane. Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. Ty. No co? Jebać pieprzonych frajerów. Załatwmy ich. To naprawdę głupi pomysł. I tyle z Robertem. I co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. O panie. Nie wiem, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. O. Marlene. Królowa świetlików. Co tu robicie? Interesy. A co ty tu robisz? Oglądasz? A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. Okej. O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. Tak jest, pokaż towar. Dokładnie tak było. Pokażę wam ją. Spieszamy. Muszę wybrać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Musimy się stąd wydostać. I to już. Nie daj mu się ruszyć. Mamy umowę. Dawaj, Tess, trzymaj tempo. Tutaj. Wiem, którędy pójść. Za mną. Dajesz radę? A gdzie ty nas prowadzisz, co? To twoi ludzie? Niedobitki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. No leć, leć, prowadź. Czemu akurat teraz? Siedzieliśmy cicho. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego. Zaleźli wam za skórę. Próbujemy się bronić.
Wcale przez niego nie przeszła, nie? Tu ile dobrego. Coś jeszcze? Joel, pomóż mi. Dawaj. Hej, jak się trzymasz? Przeżyj. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście. Drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy. Tak jest. Na razie powinniśmy unikać walki. Musimy się dostać do drzwi. Do tych na prost, jak rozumiem. Oj, bardzo źle. Jeszcze mnie w dupę strzelił, no. Dobra. Man down. Ała. Super. Kurde, jest amunicja, nie? Jeszcze jeden tam jest. Jeszcze przynajmniej jeden tam jest, o tak. Tu gdzieś. No był tu jeszcze jeden. Na pewno się nie rozpłynął w powietrzu. No jak tak, to lepiej dla nas, okej. Szybko do środka. Gdzie idziemy, Marlin? Tędy. Już niedaleko. Jak się trzymasz? Resztkami sił. Ale dam radę. Spoko. Jesteśmy już blisko. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Pokażę ci. Umieram z ciekawości. To jakieś suwenirki, coś dobrego? O-o. Otwieraj. Joel, pomóż mi. Hej. Chodź tu, wstawaj. Odpierw się od niej. Hej! Puść ją. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy.
Chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy naciągane, stąd, co? Dopiero jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba gówno, mi się. Gówno, nie zostanę z nim. Kto się czubi, ten się lubi. Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Jeden za jeden, co? Weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. Będzie super. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Tak jest. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.